Hanno riconosciuto. Jedno miejsce, że w jednym miejscu przegrywa po prostu zawody, tylko warunki fizyczne ma takie, jakie ma, które jest słabsze niż pozostałe dziewczyny, też sprzętowo, jak i team nasz nie jest dostosowanym do zjazdu, więc myślę, że wszędzie można szukać tej poprawy. A kombinacja europejska kobiet w Pjongczangu zostanie rozegrana jutro. Słowem wszystko. Serwis gospodarczy. Przed mikrofonem Justyna Golonko i kolejne informacje gospodarcze. Inwestycje w Polsce się rozpędzają. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński uważa, że ten rok pod tym względem będzie jeszcze lepszy od poprzedniego. W tym roku wzrost inwestycji powinien być silniejszy niż w zeszłym. W zeszłym przypomnę, że osiągnął prawie 5,5%, przy czym różnice pomiędzy pierwszą połową roku a drugą są znaczące. Myślę, że też uda nam się utrzymać ten wysoki wzrost produkcji budowlano-montażowej dziś na poziomie 30% za cały pierwszy kwartał. A przypomnijmy, że w styczniu produkcja budowlano-montażowa wzrosła blisko 35%. W budowlance mamy już prawdziwy boom inwestycyjny. Rośnie zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. W styczniu wojewodowie wydali blisko 23 tysiące zezwoleń na pracę cudzoziemców, co oznacza wzrost rok do roku, uwaga, o 49%, poinformował wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed. Jak zaznaczył wiceminister, w Polsce pracują głównie Ukraińcy, ale nie tylko. Dochodzą obywatele Białorusi, Nepalu, Indii, Mołdawii, Bangladeszu. Jeśli chodzi o strukturę zatrudnienia, no to ona zdecydowanie się zmienia, jak jeszcze parę lat temu to było głównie rolnictwo. Dzisiaj budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, transport, handel, gastronomia, gospodarstwa domowe, czyli to są te branże, w których jest teraz największa liczba zatrudnionych cudzoziemców. Największość z nich stanowią oczywiście Ukraińcy. Ministerstwo Finansów chce objąć obowiązkiem informacyjnym firmy handlujące kryptowalutami, takimi jak Bitcoin. Posłowie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych zajmują się rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Wiceminister finansów Leszek Skiba przypomniał, że Polska jest opóźniona we wdrożeniu przepisów i musi to zrobić. Mamy nadzieję, że zostaną te przepisy tak wprowadzone, że z jednej strony są wykonaniem dyrektywy, z drugiej strony te obciążenia są minimalne z możliwych. Oczywiście sektor bankowy, są nałożone obowiązki. Generalnie ta ustawa jest tak pomyślana, żeby właśnie była takim dobrym kompromisem pomiędzy wykonaniem dyrektywy, a z drugiej strony pewną jak najmniejszą uciążliwością. Z nieoficjalnych rozmów wynika, że przepisy dotyczące kryptowalut mogą się zmienić. Zależy to od efektu prac specjalnego zespołu przy Komisji Nadzoru Finansowego. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Za 20 minut będzie 19, czas na przegląd blogosfery. Królik w sieci. Co oznacza, że w studiu jest Marcin Królik? Dobry wieczór. Tak, właśnie dokładnie to oznacza. Dobry wieczór Państwu, witam Ciebie. Czy spot Rudiman Family Foundation jest sprawiedliwy? Nie jest. Czy może za tym stać Rosja? Może. Pogarszenie relacji Polski i Stanów jest głównie w interesie Kremla, ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie obecna władza. Taką oto analizę, oczywiście w znacznie dłuższej wersji, przedstawił na Facebooku komentator krytyki politycznej Jakub Majmurek, odnosząc się do opublikowanego w sieci filmu, na którym amerykańscy Żydzi oskarżają Polskę o chęć wtrącenia ich do więzień. Film nosi zresztą tytuł I Will Go to Jail, a jego bohaterowie powtarzają zwrot polski Holokaust i namawiają USA do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską, w razie gdyby jeszcze ktoś z Państwa o tym nie słyszał. Materiał oczywiście już wywołał gigantyczne poruszenie w sieci. Podejmowane są próby jego zablokowania. To są niedopuszczalne kłamstwa. Polacy i Żydzi powinni zjednoczyć się przeciwko temu wideo, zaapelował na Twitterze Johnny Daniels, który też nagrał swoją odpowiedź na film. Spotkała go jednak fala krytyki ze strony internautów, a to głównie za sprawą jego wpisu sprzed kilku dni, w którym stwierdził, że Żydzi kolaborowali
z Niemcami w nadziei, że w jakiś sposób ocali im to życie, podczas gdy znaczna większość polskich kolaborantów czyniła to z chciwości albo z czystej nienawiści. Twitterowicze między innymi radzili Danielsowi, aby wreszcie się zdecydował, czy gra dobrego, czy też złego glinę. Natomiast na kanwie całego tego sporu wywiązała się dość ciekawa wymiana tweetów pomiędzy Grzegorzem Schetyną a Markiem Jurkiem. W odpowiedzi na wpis szefa PO, w którym ten zarzucił PiS prowadzenie polityki historycznej pod dyktando Kremla, Jurek zadał jedno pytanie. Kim wy w ogóle jesteście? Mogliście głosować za tą ustawą lub przeciw niej, nie potrafiliście nawet zażądać potępienia negacjonistycznej wypowiedzi Jaira Lapida. Grzmiał Jurek, poradził też Schetynie, aby uczył się od opozycji izraelskiej, która nie szuka poparcia za granicą przeciwko własnemu rządowi. Do dyskusji wtrącił się również Robert Winnicki, który stwierdził, że jeśli się chce polityki historycznej, jeśli się nie chce polityki historycznej pod dyktando Kremla, to trzeba było dekomunizować ulice i demontować sowieckie pomniki. Wciąż głośno jest też o nieuniewinnieniu roztargnionego sędziego Topyły. W dzisiejszej rozmowie w telewizji internetowej w Polsce.pl wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik stwierdził, że skoro lekarze stwierdzili u Topyły pewne cechy psychomotoryczne oraz roztargnienie, to ciężko będzie sobie wyobrazić jego powrót do zawodu, gdy będzie musiał orzekać w sprawach ludzkich. Z kolei portal TVP Info opublikował fragment mowy końcowej sędziego, w której nie szczędził on gorzkich słów pod adresem mediów. Rzuciliście się na mnie jak na ochłap mięsa, mówił Mirosław Topyła. Kto z was się w życiu nie pomylił? Zabiegany, zmęczony, roztargniony. Czy Adamowicz wypowie wojnę z Chetynie? Co w sytuacji jego ponownego kandydowania zrobi? Czy to oznacza rozpad małżeństwa? Jeszcze przed skonsumowaniem tego pytania zadawała sobie dziś część zainteresowanych sprawiedliwych. Zasie Dorota Arciewska z PiS w rozmowie w Polityce mówi prosto z tak zwanego mostu, Adamowicz podważa przywództwo Schetyny w Platformie Obywatelskiej. To, że młode wielki SPO są sfrustrowane, jest nieważne. To, że Agnieszka Pomaska już widziała siebie w fotelu prezydenckim, nieistotne. Liczy się jedynie to, co zrobi Grzegorz Schetyna. Oczywiście, czy nie liczy się tylko plan PO. Bo jak mówiła Cieszewska Nielewczyk, PiS składa tajemniczoną swoją własną ofertę wyborczą i ma nadzieję, że po dwóch dekadach uznają, iż trzeba przewietrzyć trochę samorządową układankę. Tymczasem niewesoło ćwierka w sieci o innym czarnym koniu, czy raczej złotym dziecku Platformy Obywatelskiej, stającym do samorządowego boju, a mianowicie o Rafale Trzaskowskim. Seks party w Brukseli, romans ze starzystką, zaśnieżony nos i podejrzane źródła pieniędzy na kampanię. Tak mniej więcej można by streścić facebookowy wpis Michała Dzięby, byłego asystenta ministra skarbu Aleksandra Grada w rządzie PO-PSL. Na Twitterze natychmiast posypały się prośby, żeby Trzaskowski ustosunkował się do zarzutów. Prosił o to m.in. Cezary Gmyz, Piotr Nisztor i Dominik Tarczyński. Jak na razie, przynajmniej z tego co wiem, Trzaskowski do sprawy się w żaden sposób nie odniósł. Jest, jak donoszą Twittery, zajęty debatowaniem w Poznaniu o przyszłości samorządu. A teraz jeszcze na chwilę wróćmy do sprawy zakazu wjazdu na teren Wielkiej Brytanii dla Rafała Ziemkiewicza. Wspomniany już wcześniej portal w Polityce poinformował, że polskie służby dyplomatyczne interweniowały w tej sprawie w brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Odpowiedzi na polską prośbę nie było, co, jak powiedziała osoba zajmująca komisję spraw, oznacza, że Brytyjczycy ze sprawą nie polemizują. Dziękuję bardzo, tyle na dziś. Do usłyszenia jutro. O starych i nowych skandalach Marcin Królik. Dziękujemy dzisiaj Marcin Królik. Oczywiście jutro o Stałej Burzy, czyli około 18.40. Tymczasem za 14 minut będzie 19. Gospodarka dla każdego. Sylwia Zadrożna, zapraszam. A ze mną dzisiaj w studiu goście Julia Patorska, lider zespołu do spraw analiz ekonomicznych w Deloitte i Urlich Schwendimann z Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. Z opublikowanego dzisiaj raportu na temat inwestycji szwajcarskich w Polsce wynika, że firmy z tego kraju zainwestowały w Polsce już 17,5 miliarda złotych. Szwajcarzy stworzyli też w Polsce 35 tysięcy miejsc pracy. Jakie to są przede wszystkim inwestycje? Tutaj należy podkreślić, że Szwajcaria jako jedna z najbardziej innowacyjnych gospodarek właśnie inwestuje w Polskę.
Polsce w sektory bardzo rozwinięte i technologicznie zaawansowane. I gro tych środków między innymi trafiła do sektora farmaceutycznego, ale też to jest na przykład sektor telekomunikacyjny, czy biomedycyna, czy choćby energetyka. Co przede wszystkim szwajcarscy inwestorzy doceniają w Polsce? Dlaczego chętnie tutaj lokują swój kapitał? Przyczyn jest wiele i wiele z powodów, dla których inwestorzy cenią Polskę. Natomiast najważniejsze, które się przebija zawsze, jak się rozmawia z inwestorami, to są ludzie, pracownicy, kwalifikacja pracowników, ale też motywacja. Nie, dziadowa, takich piosenek też dawno nie słuchamy. Jest oceniane jakość. Trzeba głosić Biblię, trzeba aktywnie, a nie się gapić, jak świadkowie Jehowy głoszą. To wiemy. Natomiast to są ludzie, oczywiście to powtarzają po tych światuchach, to jest też ciekawe. Światuchach piosenki. Też położenie geograficzne. Pod warunkiem też, i to trzeba powiedzieć, że Polska jest, albo to jest taka podstawa, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, nie? Bo to stwarza taką pewność, bezpieczeństwo prawne. Wspominał Pan o pracownikach, że to jest ważny element. Polscy przedsiębiorcy, ale też inni zagraniczni inwestorzy coraz częściej narzekają, że tych pracowników zaczyna brakować. Czy to dla szwajcarskich firm nie będzie problemem? Wiadomo, że rynek się zmienia i te zmiany teraz zaszły bardzo szybko. Jeszcze 5 lat temu, myślę, większość Polaków, że martwiło się bezrobociem, a w tej chwili raczej wiele osób może wybierać tak w tych ofertach pracy. Firmy nie znajdą ludzi. Ja bym powiedział tak, że zważywszy na to, że firmy szwajcarskie nie są w Polsce ze względu na niskie koszty pracy, zresztą to jest też taki mit. Inwestorzy wiedzą, że w Polsce nie ma taniej siły roboczej, te czasy już dawno minęły, 10-15 lat temu. I żeby mieć, żeby móc zatrudnić dobrych ludzi, trzeba im też dobrze płacić. Myślę, że firmy szwajcarskie, inwestorzy widzą ten problem, ale ich jeszcze tak mocno nie dotyczy. Ale też trzeba powiedzieć, że na szczęście jest imigracja też. To jest dla Polski nowe zjawisko. Imigracja zwłaszcza, ale nie tylko z Ukrainy. I tu mam na myśli osoby wykształcone, które na przykład ratują, tak można powiedzieć, polski sektor informatyczny. Jak ta innowacyjność, o której Pani na początku wspominała, może przyczynić się do rozwoju kontaktów polsko-szwajcarskich? Szwajcaria jako kraj bardzo bogaty i rzeczywiście absolutnie w topie krajów najbardziej innowacyjnych na świecie ma nam do zaoferowania sporo, jeśli chodzi właśnie o innowacje, o napływ technologii, know-how, razem z inwestycjami, które napływają, czyli razem z tym pieniądzem. Mało masz tych telefonów, tej elektroniki, człowieku. Najlepszej na świecie, mało masz. Nasycenie kapitałem jest znacznie jeszcze, większe. Szukaj. To powoduje, że my korzystamy zarówno z tego powodu, że napływa pieniądz, ale też właśnie z tego powodu, że napływają z tym pieniądzem inwestycje w wysokie technologie. To powoduje wzrost wartości dodanej, powoduje podniesienie produktywności i my w związku z tym możemy rozwijać się szybciej. Czy ten trend będzie kontynuowany? No bo dzisiaj podsumowujemy te 20 lat inwestycji szwajcarskich w Polsce, ale jak może wyglądać przyszłość? Moim zdaniem nadal jeszcze jest dużo przestrzeni do tej współpracy. Produktywność w Polsce w ostatnich latach dosyć istotnie rosła. Rzeczywiście nadrabialiśmy lata opóźnień tutaj w tym obszarze, ale wciąż jak popatrzymy na różnicę w tej produktywności między Polską a Szwajcarią, to mówimy o nieco ponad 10 euro na godzinę w Polsce do 72 euro na godzinę w Szwajcarii, więc ten potencjał do tego, żeby ta produktywność rosła w Polsce, jest nadal ogromna i w związku z tym my będziemy nadal przez cały czas korzystać z tego, że Szwajcarzy do nas chcą przyjeżdżać, chcą tutaj inwestować. Z drugiej strony Szwajcarzy wciąż, tak jak wcześniej wspomniałam, będą tutaj mieli większą szansę otrzymać większy zwrot z kapitału, który zainwestują. Polakom tak na co dzień Szwajcaria nie kojarzy się z takim innowacyjnym krajem, raczej z sektorem bankowym, z turystyką, z produkcją zegarków. To też jest ciekawe, żeby tak przebić się z taką informacją, że Szwajcaria to jeden z najbardziej innowacyjnych krajów na świecie. Okazuje się, że no bardziej niż Niemcy, Stany Zjednoczone, kraje skandynawskie. To jest taki ten rozdźwięk, który jako ciekawostkę podam, który towarzyszy Szwajcarii w sumie na całym świecie, bo na całym świecie Szwajcaria się kojarzy tradycyjnie raczej, a to, że jest też innowacyjna bardzo, to już mniej. Ale myślę, że to jest kwestia czasu, bo to firmy
na taki wizerunek kraju przede wszystkim. Pracują, będą pracować, ale to są bardzo długie procesy, zanim tu coś się zmienia. Ale to tym bardziej cieszy, że te kontakty polsko-szwajcarskie gospodarcze tak dobrze się rozwijają, bo Polska chce być innowacyjnym bardzo krajem, no i my na tę innowacyjność teraz stawiamy, więc z tych doświadczeń możemy korzystać. Zdecydowanie tak, zdecydowanie powinniśmy przyglądać się, jak Szwajcarzy to robią. No niewątpliwie te 150 lat sukcesu szwajcarskiego, bo jak popatrzymy wstecz, to ten sukces rozpoczął się wraz z pierwszą rewolucją przemysłową. Pokazują, jak ważne jest stabilne państwo, stabilne prawo, instytucje, niskie podatki i to wszystko powoduje, że przez te 150 lat, oczywiście z pewnymi wahaniami, tak jak koniunktura globalna się wahała, to jednak Szwajcaria bardzo szybko się rozwijała. Wczoraj rząd przyjął prawo, według którego inwestorzy zagraniczni, ale nie tylko, no w ogóle inwestorzy będą korzystać z ulgi zwolnień podatkowych nie tylko w specjalnych strefach ekonomicznych, ale będą się mogli o takie ulgi ubiegać w całym kraju. Ważne, aby to były właśnie ambitne inwestycje przynoszące dobre miejsca pracy. Jak szwajcarscy inwestorzy oceniają ten krok? Mi się wydaje, że ten krok jest dobry, żeby zamienić, albo przemienić te specjalne strefy, które były ograniczone geograficznie i żeby kryteria były nie geograficzne, tylko jakościowe. To jest na pewno dobry kierunek. Z drugiej strony, jak rozmawiam ze szwajcarskimi firmami, inwestorami, to też chcę powiedzieć, że dla nich kwestia dofinansowania czy ulg na ogół jest wtórna. Oni czasami się dziwią, że w Polsce tyle się mówi o tych narzędziach, którymi dysponuje państwo, bo oni zakładają, że jest tak jak w Szwajcarii, że państwo powinno się starać o stabilne otoczenie, natomiast oni uważają, szwajcarscy inwestorzy, że od innowacji to są tak, oni. Ale prawdopodobnie w sobotę pojadę, czy w piątek wieczorem pojadę na rocznicę. Więcej zostawiamy tak naprawdę samemu rynkowi do decyzji, chociażby gdzie ma być dana inwestycja ulokowana. Bo oczywiście tego diabeł tkwi w szczegółach, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia samego ulokowania geograficznego, ale też właśnie co to ma być za branża, co to ma być w ogóle za inwestycja, jak duża ona ma być, na ile ona będzie innowacyjna, na ile innych korzyści razem z tym kapitałem będzie do Polski napływało. Więc no, należy się na pewno temu przyglądać, czyli zobaczymy, jak to się w praktyce będzie rozwijać. Na pewno trzymamy kciuki za dalsze inwestycje szwajcarskie w Polsce. A dzisiaj naszymi gośćmi byli Julia Patorska, lider zespołu do spraw analiz ekonomicznych w Deloitte i Ulrich Schwendimann z Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. A więcej wiadomości jak zwykle w naszym serwisie Gospodarka Polskie Radio.pl. Za 6 minut. No będę w piątek, jak będziesz tutaj, to powiedz na Płocie wieczorem. A my kończymy popołudnie. Marta Szymczyk-Huchro, Agnieszka Hejne i Piotr Wąż. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. No i do usłyszenia. No ale jutro ja nie będę w nocy, bo jutro będzie Tomaszewski bez jednej ręki. Reklama. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnych składnikami, rozliczam się, bo mam już te przypisy przywieźli na pracy. Ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapet Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapet Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapet Junior na kaszel suchy i mokry. Zima stawia na naszej drodze liczne wyzwania. Chociażby mróz. Na pewno, to może jak to ja będę tam dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie. Wtedy, kiedy ja chcę, no to powiedz tak. Że jak mam czas, to przyjadę. Start w najtrudniejszych warunkach, nawet przy temperaturze minus 32 stopnie Celsjusza. Przyjedź na stację Lotos, zatankuj paliwo Dynamik. Na zimę. Tomasz Rożek. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Total dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Maryż potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Witotal. Dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Witotal dla kobiet. Więcej niż. Farm. Największe zauważenie.
zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone jak Farerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią leku. No i ta święta idą. Zapoznaj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twoje możliwości. I co, w nocy. Wskazania lekarskiego. W nocy to tak będzie. Którykolwiek składnik leku Aflofarm. Nie musisz kupować pakietów w płatnej telewizji, no, oglądać ulubione programy i mieć ich więcej i więcej. Emitel uruchomił 8 multiplex, który dostarcza do twojego domu kolejne kanały naziemnej telewizji cyfrowej. Oglądasz telewizję? Takie coś tak śni po tego plecach trochę, ale jakoś tak się wywzałeś z małgą, bo ona mnie tu leczy trochę. Wszystko to jest w naziemnej telewizji cyfrowej. W nocy, a mnie coś takiego. Obudziłam się na szczęście. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. No to jak masz te pączki, to idź do mnie, no bo jutro będzie za późno. Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalomina. Możesz tu zostać. Kalomina ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalomina sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kaluminal wspomaga leczenie nadwagi. Kaluminal jest. Kaluminal reklamują w radiu. I to tak bezczelnie te reklamy wciskają w tym radiu 24, że już... I ten... Kaluminal. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. No pocieszam. To jutro będziesz dzwoniła, tak? No. Tak. No. Zadzwonię. No nie wiem, co jutro robię. Pójdę tu do biblioteki, no co robię? No robię, na komputer siadam i robię. No. Ale ty źle robisz, bo ty 10 zł żałowałaś do biblioteki. Idź do WW, legitymacja i tam masz pufy. Nie siedzisz na scenie, tylko śpisz. A ty nie wiesz, tam nie widziałaś tego. Ty po prostu jesteś tak uparta, jakbyś zobaczyła, bo ty nie byłaś tam w środku. No. Nie, ona nie mogła zaprowadzić tam. To jest wyżej piętro i jeszcze na dole tego nie ma. Wyżej piętro i po lewej też. No. No. Nie. Nie chcę. Tak. Tam się nagrywało. Dzisiaj mam, zaraz będę podglądała, bo jest ogromne setki litry oleju jest zostawione i tu będą pobierać i będą podpisywać, będą pobierać. Jeszcze pracują. Będą pobierać, poprosić tu o pozwolenie, pobierać olej i podstawiam kamerę, proszę ciebie. I będę to przeglądać potem. Jak coś, wiesz, bo zniknęło trochę oleju, ale to powiedział inżynier, że pobierali do suszarek, bo na dole betonują. I ogromne ilości oleju, takiego nie oleju, tylko takiego paliwa jakby. No i to benzyną śmierdzi oczywiście. No i tego. No ja nie wiem, powinny policjanci coś tam złapać. Już powinny. Przechodził ten sobieszek, nic tu nie zaczepiał, nie tego. No nie wiem, jest ubezpieczenie, zwrócą, kochana, zwrócą. I teraz mam te do wypełnienia, gdzie to? I do ratusza trzeba iść, tak? No tak, całe takie życie. No. Oj, Dziunia. A ty nic nie masz do wypełnienia tych PIT-ów? Ale to trzeba iść do ratusza, tam ktoś czeka na nas, żeby nam pomógł to wypełnić, tak? No. Jutro może pójdę, będę wypełniała te PIT-y. No. No. No nie, dzwonił. A słuchaj, a to oni na konto zwrócą jakoś przy wypłacie? A co jeszcze można, jak kupowałam takiego, co jeszcze można tam wcisnąć?
No. No dobra. No nieważne, że on nie ma czasu też. Dzwoni i tutaj inwigiluje. No. Choroba taka. Minus 20 stopni będzie, trzeba się chować. No. No. Dobra, Dziunia, to do jutra, bo ja tu idę sprawdzać. No. No. Chowaj się tam przed mrozem, bo idzie 25 stopni. Głupawa ta Dziunia, dupę zawraca. Wiesz. Normalnie my nie mamy czasu, tak o wiesz. No. No. O. Pojawiła. A pojawiła się. O Boże. O Boże, radio obrotowe. I między innymi tam zobacz. Opcje radia kręci. Na której się to ojciec wręczy. Znamiona męki pańskiej, tak zwane. Radio Conchita. Radio Conchita. Azja. Taka fundacja się chyba zrodziła w jego umyśle. Początkiem była oczywiście sama darowizna. Darował nam górę pod skalę okoliczną, także ziemię, las, bo całe to wzgórze było zalesione. No i tu postanowił wybudować pierwszy kościółek i klasztor. To za datę fundacji uznaje się rok 1616. Ale wiemy, że takim największym skarbem tego klasztoru, kościoła jest cudowny obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Ten obraz ma niezwykłe historie. Jakie właśnie były dzieje tego obrazu, nim trafił do Alverni? No to przeskakujemy prawie dwa wieki później, bo ten obraz pojawił się w XVIII wieku w Alverni. A jego historia jest ciekawa, ale wydaje się, że bardziej legendarna, ponieważ fakty, które znamy, są troszeczkę inne. Szczególne badanie obrazu poprzez specjalistów wskazuje, że jego powstanie datuje się gdzieś na koniec XVII-XVIII wieku. Tymczasem jego źródeł legendarnych doszukujemy się w wieku XII, a więc różnica jest ogromna. Jego historia, ta legendarna, wiedzie nas do Jerozolimy, ponieważ podaje się, że tam on mógł powstać albo gdzieś w pobliżu, może w Konstantynopolu, bo też takie te źródła o tym mówią, ale to nie są źródła udokumentowane. Więc ten obraz przyjmijmy, że powstał w Konstantynopolu, znalazł się na dworze sułtana w jakiś sposób, który go trzymał tam gdzieś u siebie, ale kiedy jego lekarzem był jeden z lekarzy. Nie mogę skupić, bo kurwa dziadostwo wszędzie tu łazi. Jak nie dzwoni, to wiesz, przeszkadza. On mu podarował ten obraz. Ten z kolei przyjaźnił się z proboszczem z okolicznych Babic tutaj, który ten obraz dostał w prezencie albo w jakiś inny sposób, tego nie wiemy. I także trzymał jakiś czas u siebie w prywatnej kaplicy na plebanii. I później podarował Bernardynom. A stało się to wtedy, kiedy Bernardyni opiekowali się jego już starszym ojcem i można powiedzieć, że go tutaj w klasztorze dochowali i pochowali. Wtedy w wdzięczności ten obraz ofiarował Bernardynom, którzy zaraz wybudowali stosowną kaplicę dla tego obrazu, która zresztą istnieje do dzisiaj. Ojcze, i jak ten właśnie kult zaczął się rozwijać w tym klasztorze, które stało się stopniowo sanktuarium, bo w ciągu dziesięcioleci tutaj wiele łask było otrzymywanych właśnie przez pielgrzymów, którzy przybywali, zaczęli przebywać do tego miejsca. No więc chyba jak w każdym miejscu, gdzie znajduje się jakiś wyjątkowy obraz, ten kult rozwijał się bardzo powoli. Obraz był uznany za jakiś happy pożyczki, dziadostwo działo się na plebanii, skompinują proboszcza, który daj spokój, przecież to jest podchodził do tego wizerunku, jeśli ofiarował Bernardynu, to znaczy uznał, że jest to
dla rozwoju kultu. I dlatego ten obraz tu do nas przywędrował. Początki nie są nam znane, ale wydaje mi się, że ludzie po prostu przychodzili się tutaj modlić i otrzymywali stosowne, potrzebne łaski. Dowody na to mamy w różnych zapiskach naszych kronikarskich, ponieważ od początku nie były prowadzone jakieś księgi cudów, które znajdują się w sanktuariach w ogóle. Ale ten kult nigdy nie był jakimś kultem szerokim. To był kult bardziej regionalny. Związany był, dziwna rzecz, ze Śląskiem. Najwięcej pielgrzymów tutaj do Armenii przybywa ze Śląska. Stało się to tak chyba dlatego, że to sanktuarium dla Ślązaków było niejako po drodze. Oni wędrowali czy na Kalwarię naszą, czy może gdzieś do Krakowa i po drodze tutaj wstępowali, widząc z daleka widoczną wieżę klasztorną. To jest chyba ciekawiły przychodzicie. Tu dowiadywali się, że to jest taki cudowny wizerunek, który poprzez różne ludzkie sprawy, takie jak... Choroba jest, proszę Państwa, bo... Minus 20 stopni będzie. No mrozu, mrozu. Tak, Grabowska dzwoni. Dupę zawraca, czy tam u Bieleckiego. Czy... Nie pracuje już. Nie mamy czasu na takie obajdurzenie. No nie ma czasu, po prostu nie ma czasu. Nie ma nic do zaoferowania. No to jak nie ma nic do zaoferowania, to po co na dupę zawraca? Tak, no mamy takie zapisy naszych kronikarzy, tutaj przebywali królowie, polscy, szczególnie znany postać Jana III Sobieskiego, który wędrując do Wiednia, żeby tam ten Wiedeń bronić przed Turkami, tutaj się zatrzymał nawet chyba kilka dni, rozbił zapewne obóz, jego świta i jest zapisany w ręce klasztorny, że tutaj przebywał, co jest wydarzeniem na pewno znaczącym. Poza tym, no, to jest diecezja krakowska, więc pasterze kościoła krakowskiego tutaj przebywali. Święty Jan Paweł II był tutaj w 1966 roku, kiedy przeżywaliśmy tysiąclecie chrztu Polski, odprawiał uroczystą Eucharystię. Także jest ta tablica pamiątkowa poświęcona temu wydarzeniu i także przed kościołem, przed placem rajskim naszego sanktuarium jest taki kamień, który zresztą znajduje się przy wielu kościołach tutaj na ziemi chrzanowskiej, gdzie święty Jan Paweł II przebywał z odwiedzinami i posługą dla upamiętnienia tego wydarzenia. Później był także kardynał Macharski, a teraz to jest nowinka. Spodziewamy się bodajże w listopadzie wizytacji i będzie nas wizytował obecny arcypasterz krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski. I mimo, że to jeszcze trochę czasu jest, już przygotowujemy się, bo to jest jednak wydarzenie. Spośród tylu różnych parafii kardynał wybiera naszą parafię, nasze sanktuarium, z czego się bardzo cieszymy. Proszę ojca, proszę spróbować opisać naszym radiosłuchaczom, jak wygląda ten cudowny obraz. Ja mam okazję modlić się dzisiaj. Gdzie twoja wiara w Boga? Ale jakby ojciec go opisał, dlaczego to wezwanie Pana Jezusa, Pan Jezus miłosierny, Pan Jezus też cierpiący. Niektórzy także gdzie jego jest wiara? Przecież wiara nie polega na tym, że my coś widzimy. Wiara polega na ufności świętego brata Alberta. My nawet tak sobie kombinujemy oczywiście po swojemu, że być może święty brat Albert też tu był incognito, prawda, kiedyś zobaczył ten obraz, bo to podobieństwo jest dość znaczące, więc jeśli znamy tamten wizerunek, a przecież on jest bardzo znany, to nasz jest bardzo podobny. Jest to po prostu Pan Jezus, który został ubiczowany, ubrany w królewskie szaty, oczywiście dla szyderstwa, trzyma w ręku w jednym, w
jednej dłoni trzyma trzcinę, a w drugiej ten batuk czy coś, z którym został ubiczowany. Tak, to jest oczywiście jasna symbolika tego obrazu. Jest coś takiego w spojrzeniu Pana Jezusa, że właściwie gdziekolwiek nie jesteśmy, w którym miejscu w kaplicy, to Pan Jezus zawsze spogląda na nas. To jest bardzo takie uderzające w tym obrazie. Proszę Ojca, a jak dzisiaj rozwija się kult Pana Jezusa Miłosiernego tutaj w tym sanktuarium? Czy są nabożeństwa odprawiane właśnie w tej cudownej kaplicy? I o co najczęściej tutaj proszą zarówno parafianie, ale pielgrzymi, którzy tutaj przebywają? No więc jeśli chodzi o ruch pielgrzymkowy, no to teraz już tak podchodzimy do tego bardziej nowocześnie, to znaczy staramy się ten ruch rejestrować i on rzeczywiście jakoś się powiększa, ale powiadam, to nie jest jakiś nagły boom, powiedzmy, używając języka współczesnego. Większość to są znowu te pielgrzymki przechodnie, tu przejeżdżające. Wydaje mi się, że potrzebą chwili byłaby jakaś baza tutaj, bo ludzie pytają, gdybyśmy mieli takie szanse zbudować tutaj, powiedzmy, jakieś lokum dla tych pielgrzymów, przynajmniej na jeden autokar, to byłaby okazja, żeby oni tu przebywali i częściej, i dłużej. O tym myślimy, ale ten ruch z drugiej strony, on ma pewną specyfikę, to znaczy ludzie wiedzą, że tutaj jest Pan Jezus. My jesteśmy przyzwyczajeni do sanktuariów maryjnych, przecież na polskiej ziemi jest ich tak wiele, nie? Dlatego od czasu do czasu jakby Pan Jezus... Tak, Maryja, gdyby nawet była, to nie musiałaby być sanktuarium. Jeżeli ktoś w coś wierzy, to niech sobie wierzy w szczerym polu. Ale to, wiecie Państwo, to wszystko jest wyssane z palca, wzięte z pogaństwa. Nauki, praktyki, życzenia, wzięte z pogaństwa. Na pierwszym miejscu, bo Matka Boża w każdym sanktuarium przecież wskazuje na Niego. Spodziewamy się w najbliższym czasie tego, że ten ruch będzie stały. Ludzie są w bałwochwalstwie. Być może w innych sanktuariach. Druga sprawa to jest sprawa... Bez sanktuarium on Matki Boskiej nie widzi. To jej w ogóle nie ma, to wiesz, swoją drogą. Coraz więcej jest próśb. Jedna kobieta umarła, a on nie wie. Dali jej nogi, duszę nieśmiertelną i ona tak pomiędzy firankami lata, a pojawia się. A te teraz jakby oni się boją, woleliby, żeby ona nigdzie nie była, boją się. Ale zmyślają. W małżeńskim chyba jest jakiś duży kryzys. To myślę, że naukowcy by mieli to pole do popisu, socjologowie, ale coś chyba jest na rzeczy. Że tych próśb jest coraz naprawdę więcej o rozwiązanie trudnych spraw, o zgodę, miłość w rodzinie, małżeństwie. Jest dużo próśb o potomstwo, a więc ktoś modli się, młode małżeństwo, młoda para czy młode kobiety, o to właśnie, żeby Pan Bóg im pobłogosławił, żeby mogli powiększyć swoją rodzinę. To są takie ciekawostki naszego sanktuarium. A czy jest stałe nabożeństwo do Pana Jezusa Miłosiernego? Tak, oczywiście. Codziennie o 15 jest koronka do Bożego Miłosierdzia. No to jest oczywista sprawa, jasna. W takim miejscu być powinna. Ale to ma wymiar prywatny. Po prostu ludzie, przede wszystkim tutaj z okolicy, parafianie sobie przychodzą na 15. Kościół jest otwarty cały dzień. Nie ma żadnego problemu, żeby tu przyjść w każdej chwili. Natomiast co piątek jest nabożeństwo uczci Pana Jezusa Miłosiernego. Jest to nabożeństwo po porannej mszy świętej. No, polega na modlitwach związanych z litanią do Bożego Miłosierdzia, koronką do Bożego Miłosierdzia, odczytaniem właśnie tych wszystkich próśb, które odnajdujemy tutaj pozostawione przez pielgrzymów. No takie tradycyjne nabożeństwo do Pana Jezusa, które znajdujemy w każdym niemalże modlitewniku. Mamy oczywiście swoje specyficzne modlitwy, ale one są wplecione jakby w te ogólne, które znajdują się w modlitewnikach. Tutaj w tym sanktuarium organizowane są również misteria męki pańskiej. Może nie mają takiej rangi jak pobliska Kalwaria Zbrzydowska, ale także gromadzą rzesze wiernych. No tak, i co roku ich przybywa.
dlatego że no, niektórzy nasi bracia się na nas trochę złoszczą, że to konkurencję robimy, odciągamy ludzi. Chyba nie, no. Przede wszystkim ludzie tutaj z okolicy na to przyjeżdżają, ale jest to po prostu żywe nabożeństwo, żywa droga krzyżowa. Staramy się wiernie, bez jakichś tam aktorskich upiększeń, oddać te wydarzenia zbawcze związane z męką i śmiercią Pana Jezusa. To jest to fragment po prostu naszego. Poszerzone o tą plenerową drogę krzyżową z autentycznym także krzyżowaniem Pana Jezusa, bo krzyż w lesie na tym wzgórku, on jest ciągle tam, stoi, ludzie też zauważają, że tutaj takiego coś się dzieje. Myślę, że jest to potrzebne dla przeżyć, ponieważ ludzie lubią jakby na żywo także uczestniczyć w tych wydarzeniach związanych z osobą naszego Pana. Ojcze, wspomniał już o tym, że sanktuarium jest przepięknie położone, jest takim miejscem właśnie modlitwy i ciszy. Osoby, które jadą z Krakowa w kierunku Oświęcimia, widzą tą piękną bryłę kościoła, klasztoru, ona się wyróżnia na tym wzgórzu. Tak, dodałbym tylko jeszcze o tym, że takim najważniejszym jakby odpustem związanym z sanktuarium, bo to jest też ciekawa nazwa tego, ludzie pytają, co to znaczy strzelanka, bo ten odpust tak się nazywa. Otóż to było jeszcze w czasach austriackich, kiedy rozpoczęły się tak zwane strzelanki. Polegało to na tym, że w klasztorze były autentyczne moździerze wojskowe, które na cześć, bo to by było w tym w niedzielę po Bożym Ciele, myśmy mieli wtedy zgodę, bo tak procesja była w parafii. Tu wtedy parafii nie było, więc mieliśmy zgodę w niedzielę po Bożym Ciele zorganizować procesję i wtedy strzelano na wiwat przez tych moździerzy. One znajdują się dzisiaj w naszym muzeum w Leżajsku, ponieważ jest to bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Strzelanka, po prostu strzelanie na wiwat, jak szła procesja z Panem Jezusem Eucharystycznym po tutaj okolicy, po rynku Barberii. A wracając do tego pytania, niech mi Pan przypomni, bo już oczywiście... Tak, czyli o te położenie chciałem zapytać, o tą ciszę, spokój, no i te walory takie krajobrazowe tego miejsca. No polega to na tym, że jest to naprawdę miejsce w środku lasu, na wzgórzu i tutaj przyroda daje o sobie znać na co dzień. Mamy tutaj różnego rodzaju zwierząt i ptactwa, dostatek wokół, sarny to nasze przyjaciółki spacerują także nieraz w pobliżu samego klasztoru, czasem ich dokarmiamy, jak jest cięższa zima, ale to miejsce ma swój urok, swoją specyfikę przede wszystkim poprzez ciszę, bo tak naprawdę to tutaj dzieje się coś w niedzielę, w święta i wtedy, kiedy przyjeżdża pielgrzymka, a tak to jest cisza i bardzo wielu ludzi sobie tu po cichu podjeżdża samochodem, parkuje, idzie się pomodlić przed cudownym Panem Jezusem i wraca do siebie. I ta być może cisza i ten urok tego miejsca to jest rzecz najważniejsza. Ojcze, w najnowszej historii sanktuarium pamiętamy taki dramatyczną noc, dramatyczny dzień. W nocy z 6 na 7 marca 2011 roku pożar strawił cały dach nad kościołem i klasztorem. Co było przyczyną tego pożaru? No to przyczyna była raczej taka niezależna od nas. Po prostu zapaliły się sadze w kominie, a ponieważ wtedy był silny wiatr skierowany w stronę klasztoru, więc one gdzieś tam dostały się na strych, na poszycie. Pomogły w tym pożarze prawdopodobnie siostry Kawki, które sobie tam swoje gniazda wiły na poddaszu. Tych gałęzi naniosły bardzo dużo, żeby wić te gniazda dla swoich młodych. Myśmy w ogóle się tym nie interesowali szczegółowo, żeby tam próbować to usuwać, bo to miało też swój urok. I niestety zapłaciliśmy za to wysoką cenę, bo od nich, od tych suchych gałęzi zapalił się cały dach, te wszystkie odeskowania i tak dalej. To zostało, ruszyło, a ten silny wiatr spowodował, że spalił się nie tylko dach na klasztorze, co było oczywiste, że on się spali, bo ten pożar, zanim został odkryty, prawdopodobnie trwał kilka godzin.
ale bardzo ubolewaliśmy nad tym, że nie dało się uratować także dachu nad kościołem. No, straty były olbrzymie. Oprócz samego spalenia przede wszystkim woda, bo w takie mury, kiedy te hektolitry wody z konieczności dla gaszenia pożaru, to my z tym borykamy się, z tą wodą do dzisiaj. Był to wielki dramat, ale równocześnie także coś wspaniałego, mobilizacja ludzi, proszę sobie wyobrazić. Zresztą pan widział, że zaledwie kilka lat i prawie śladów po pożarze nie ma. To jest ogromny wysiłek ludzi, nie tylko parafian, ale także wielu ludzi związanych z klasztorem, wielu instytucji, no i przede wszystkim pomoc państwa, która była bardzo znacząca w postaci różnego rodzaju dotacji. Udało się i ten klasztor, to dziwna rzecz, wygląda ładniej niż przed pożarem. To takie błogosławieństwo. Pan Jezus nam sprawił prezent. Najpierw dał nam do myślenia, że być może popadliśmy już w taką troszeczkę pychę, bo to sanktuarium było odnawiane przez lata. I ona jest spokój. Straciliśmy, ale odzyskaliśmy jeszcze w piękniejszej szacie niż przedtem. To jest Boże błogosławieństwo. Czy też spalił się klasztor, czy ojcowie musieli opuścić klasztor po tym pożarze, czy mieszkali tutaj i opiekowali się tym miejscem? Nie, nie, musieliśmy opuścić, ponieważ stropy wszystkie, oj, mojego, na części, w której mieszkaliśmy, były drewniane, tak. Także to wszystko poszło z dymem, było w naszych celach zagórnych, było nad nami tylko niebo, to był marzec, więc trzeba było stąd opuścić. Zresztą zagrożenie było takie, że nie wolno było nam tutaj się pojawić i wtedy życzliwość ludzka nam bardzo pomogła. Parafianie szybko się zmobilizowali, zaprosili nas do domu, dali nam mieszkania, zabrali nas, no bo myśmy wyszli tylko w tym, co nas robi, z domowym osobistym. Reszta wszystko się spaliło, to zostało zalane. Także nie mieliśmy nic, ale szybko odzyskaliśmy werbę i wzięliśmy się do roboty, co zresztą tak, klasztor i sanktuarium jest przepiękne. Podczas prezydencji ojców jest kilkanaście lat. Co szczególnie w tym miejscu, tej odbędzie, czy to są odmówione? No ja myślę, że to wszystko jest ogromna rzecz. To jest różnie, to bywa, jak słyszymy. Polska jest na świecie. Tutaj ludzie są bardzo oddani. Pożar to była rzecz, która nie zwalnia ludzi. Są różne ludzie z problemy na pewno, ale takie mobilizacje ciężkie też przebywają w różnych klasztorach. Pewnie jest bardzo wielu ludzi związanych z nami, z zakonem, którzy nam są oddani, nam pomagają. Ale to tutaj było coś wyjątkowego. Nawet biedni ludzie no, oddawali wszystko, co mieli na to, żeby to odbudować. To dla mnie było ogromne coś. A druga sprawa, no to ten święty tutaj my jak zachodnicy oczywiście swoje modły, swoje różne zajęcia, ale zawsze tutaj te stany, ta przechadzka, bo to jest świat ptaków i środka, które przebiegają. No to jest coś takiego, że nie chciałoby się tu wyjeżdżać. Myślę, że to jest nasze uczucie, ale także wielu ludzi, bo widać, że spacerują tutaj, przychodzą, lubią sobie pochodzić po lesie, lubią przyjść do kościoła, odpowiedzieć na wasze pytanie, macie. Jakoś chyba uspokojeni, umocnieni, wracają do domu. Cisza to jest coś wspaniałego. Ono daje chyba ludziom bardzo wiele. Nie ma tu hałasu. W niektórych sanktuarach jest oczywiście a tutaj jest tych ludzi i tych przymów, to jest właśnie spokojnie, bo każdy biegnie, ładnie, zaprasza na lecz. I święty Franciszek tutaj jest też obecny, bo wyzwanie kościoła nawiązuje do świętego Franciszka, więc takie mamy bogactwo tego miejsca. No myślę, że ono zostanie tak jak Franciszek pomyślał Laverne. Przecież to było jego ulubione miejsce. No to miało tam swój urok. Kto zresztą był, to wie, jak to wygląda. To dlatego to podobieństwo jest. Oczywiście ono nie jest jakieś takie wielkie, bo ta
Merman, który żona i ta inaczej. Ale to podobieństwo, że duch Franciszkowy tutaj gdzieś bije. Nie wydaje mi się, że ta prostota życia, łatwość kontaktu z ludźmi, nie mamy problemów, nawet nic. Natury, każdy może przyjść, nie tylko parafiany. O każdej porze można było, bo bardzo często ludzie przychodzą, mają pytania, problemy. Zawsze ktoś z nas jest i potrafi, a czasem wystarczy, że się spotkać. Ludzie lubią. Jednak tak dłużej trwać nie można. Patrzeć na to. Białystok stał się męczystym. Pewnie zastanawiał się, kto się tam wyrabiają. Czas zapadła bardzo ważna decyzja. Tak się mówi, to też jest strategiczna decyzja, żeby jednak ten szlak zablokował. Chyba daje okazję do refleksji na przejście. I tak zrodził się zamysł zbudowania wiadukt ponadnaturalny, który sprawił, nie trzeba wiele gadać, na to po prostu uchabić. Jesteśmy bez szans przeprawienia się przez to wiadukt. Zapłać za spotkanie. Bardzo dziękuję, że tutaj mogliśmy dzisiaj porozmawiać. Przypomnę, że dzisiaj gościliśmy w murach klasztoru i sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego w Alderze. A rozmawiałem z ojcem Bartłomiejem Mazurkiewiczem, który jest obecnie wikariuszem klasztoru ojców Bernardynów w Alderze. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bóg zapłać, dziękuję też drogim wysłuchaczom za uwagę i zapraszam już za tydzień na kolejną audycję Głos z Krakowa. Serdecznie pozdrawiam Ziemi Krakowskiej i Zordenie. Szczęść Boże. Była to audycja Głos z Krakowa, którą przygotował pan dr Franciszek Plus. Fundacja Nasza Przyszłość to organizacja pożytku publicznego, która od wielu lat kształtuje charaktery dzieci i młodzieży. Uczy i wychowuje w duchu patriotyzmu dzieci i młodzieży. W Szkole Podstawowej Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie pomaga studentom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zdobywać wszechstronną wiedzę i praktykę zawodową. Organizuje dla dzieci i młodzieży z całej Polski warsztaty dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego, które podnoszą świadomość medialną. Fundacja Nasza Przyszłość działa także na rzecz polskiej kultury. Wielokrotna finansowała produkcję filmu fabularnego Zerwany Chłop, a niebawem wesprze kolejny projekt filmowy Nędzarz i Madame o świętym bracie Albercie Chmielowskim. Zrealizują studenci i profesjonalni aktorzy. Młodzi ludzie będą mogli uczyć się od kolejne i uczestniczyć w wielkim przygodzie. W 2018 roku fundacja chce również pomóc w budowie Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu, które będzie świadectwem tego, w jaki sposób papież Polak rozumiał, tłumaczył i świadczył o takich wartościach jak ojczyzna, naród, czyli patriotyzm. To nie będzie zwykłe miejsce. Poprzez historię i kulturę pokażemy, czym jest polska tożsamość. Prosimy również w tym roku pomyślcie o podjęciu prostępstwie w podatku dochodowego za 2017 rok na fundacji Nasza Przyszłość. To nie jest tylko chwilę, ale bardzo proste. Przystąpi w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego i pisać numer HRS Fundacja Nasza Przyszłość 00004-1-1. Widzieli za rok, bez tego wiadomo, była sparaliżowana również wielka trasa Grecina. Mogą przekazać 1% sami, gdy nastali Białystok, zaczęli okupacji miasta. Mieli chyba i ochoty, i siły, i możliwości, żeby porządnie odbudować ten miasto. Ale zrobili to w formie prowizorycznej. A więc ruch był utrzymany w mniejszej skali. Prawie Maria, Katolicki Głos w Twoim stronie. Bardzo serdecznie witamy przed odbiornikami radiowymi naszych najmłodszych słuchaczy. Zapraszamy teraz na audycję o patriotach, o Polakach, a później do wspólnego. O stworzeniu tu węzła komunikacyjnego, który ma mieć
Joanna i Jarosław Szarkowie, poczet wielkich Polaków na 1050-lecie chrztu Polski. Stało się. Ale ten stary wiaduk jeszcze pozostał. Patriotyzm krótkiego zaboru. Dwa wiaduki, ten wykorzystywany do takiego pierwszego, którzy wierzą. O zachowanie polskości pod zaborami walczono nie tylko z bronią w ręku, lecz także pracą nad rozwojem gospodarczym, naukowym i kulturalnym. My bez broni, więc Polacy, praca dziś to nasza broń. Brzmiały słowa popularnej piosenki. Poznańskim dr Karol Marcinkowski opiekował się zdolną młodzieżą oraz zaczął budowę hotelu Bazar w Poznaniu. Budynek stał się ośrodkiem spotkań Polaków. Założono w nim również sklepy i warsztaty rzemieślnicze. Dezydery Chłopowski były powstania przykładowe. W swoim gospodarstwie stosowały nowoczesne metody, nowe uprawy i maszyny rolnicze. Prowadził też szkołę rolniczą i napisał podręcznik o rolnictwie. Należał do wielu towarzystw. Pisał artykuły do gazet. Wojt Cybielski jako młody chłopiec chciał zostać nauczycielem, bo sam uczył się doskonale, nawet napisał podręczny kanał przyzwoje. Ale ostatecznie zaczął handlować wyrobami z żelaza. W krótkim czasie założył fabrykę maszyn i narzędzi rolniczych, znaną w całych Prusach. Wielki patriota, ksiądz Piotr Wawrzyniak, zwany był królem Krymu. Wzbudzał szacunek, a nawet lęk swoim wyglądem i surową twarzą, ale miał ogromną życzliwość dla ludzi. Zajmował się finansami, co dawało Polakom niezależność od zaborców. Kierował bankami, nawet najbardziej skomplikowanych operacji pieniężnych dokonywał w pamięci, choć matematyki nauczył się sam. Podróżował niestrudzenie po całym zaborze, aby nadzorować podległą mu kasę i spółki. Nie zaniedbywał przy tym obowiązków kapłańskich. Pisał też wiersze dla dzieci i pięknie śpiewał. Władze pruskie wprowadziły prawo, na mocy którego odmawiano Polakom zgody na budowę domów. Kilku chłopów w proteście zamieszkało w wozach na kołach. Największego rozgłosu nabrała sprawa Michała Trzymały spod Krakowa. Fotografia jego domu ukazała się w prasie krajowej i zagranicznej, a rodacy przysyłali pomysłowemu gospodarzowi pieniądze na nowy, bardziej wygodny wóz. Po 5-letnim zmaganiach z pruską administracją w szykanach policji, po wielokrotnych aresztowaniach nakazano Trzymałą przenieść się wozu. Ostatecznie niepokorny chłop zakupił niewielkie gospodarstwo z domu. Jego walka stała się symbolem oporu wobec Germanicza. Roman Filmowski. Ósmy 1914 rok. Papiński Mieczysław. Jerzy Rydzewski, urodzony w Łabach w 1924 roku. Roman Dmowski uczył rodaków, jak nie dać się zniszczyć zaborcom, obronić polskość i stworzyć silny naród gotowy do odbudowania niepodległego państwa. Pisał: uczuciowo pragniecie niepodległości, a wcale nie przygotowujecie się do niej. Żaden z was nie myśli o tym, że Polska niepodległa będzie potrzebowała ministrów, urzędników politycznych, dyrektorów policji, dyplomatów i tym podobnych. Nie będziemy przecież sprowadzali fachowców z zagranicy. Trzeba się nam na wszelki przypadek przygotować do tych funkcji, które mogą spaść jeszcze na nasze pokolenie. Dmowski przekonywał rządy krajów europejskich, przede wszystkim Francji i Anglii, że po wojnie Polska powinna być niepodległym państwem. Był dobrym dyplomatą. W Paryżu uzyskał zgodę prezydenta Francji na formowanie armii polskiej, która od koloru mundurów nosiła nazwę Błękitnej Armii. Była ona poprzednio wykonana i nowocześnie uzbrojona. Dowodził ją generał Józef Haller, który wcześniej walczył w legionach w kilku krajach. Ludzi płaczących, nie mogę zwrócić głowy nawet w prawo, więc obserwuję to wszystko tylko lekkim skłonem głowy w prawą stronę, bo widzę, że najmniejszy ruch gdyby mnie teraz zatrzymał się na moment. W imieniu rządu polskiego złożył swój podpis pod traktatem pokojowym kończącym wojnę. Miał duży wpływ na ustalenie zachodniej granicy Rzeczypospolitej. Niepodległa Polska uzyskała też dostęp do Morza Bałtyckiego.
generał Haller dokonał symbolicznych zaślubin z morzem na plaży w Polsce. Dowódca błękitnej armii wjechał na koniu do wody, a chorążowie zanurzyli w niej sztandary. Przy huku armatnich salw na most wciągnięto polską banderę. Wincenty Witos był znanym politykiem chłopskim, to znaczy reprezentował ludzi mieszkających i pracujących na wsi. Sam pochodził ze